coraz więcej osób posiada urządzenie elektroniczne typu tablet, telefon albo też laptop do wykorzystania w życiu zawodowym. Jaka jest tego konsekwencja? Okazuje się, że osoby zacierają granice między życiem prywatnym a zawodowym, ponieważ 87% osób stwierdziło, że to zmieniło ich życie, wykorzystując te właśnie narzędzia, ale prawie 2/3 powiedziało, że to ma charakter negatywny dla nich. Narzędzia są wykorzystywane przez 68% ankietowanych poza ich godzinami pracy, z czego 37% ankietowanych powiedziało, że sprawdza swoją skrzynkę pocztową również w weekendy, a 37% ankietowanych stwierdziło, że odbiera telefony służbowe w soboty i niedzielę poza godzinami pracy. Niemal połowa respondentów, 48%, stwierdziła, że byłaby gotowa pracować w trakcie urlopu, jeżeli to miałoby dotyczyć odbierania telefonu albo też wysłania maila.